Kochani, do przygotowania tego pasztetu wcale nie potrzebujemy dużo składników i nie potrzebujemy masy czasu, żeby go przygotować. Czasochłonne jest gotowanie np. mięsa albo pasteryzacja, ale samo przygotowanie składników jest bardzo proste i szybkie. Tutaj mam 2,5 kg mięsa wieprzowego i jest to boczek, musi być to boczek. Dosyć tłuste mięso dobrze by było. Tutaj mamy 900 g wątroby wieprzowej. Tutaj mamy 9 jajek. Jeżeli są to takie mniejsze, 9, jeżeli większe, no to wtedy 8 wystarczy. 6 g soli. Ja to ważyłam, ale też mierzyłam to takimi łyżeczkami od herbaty. Jest to 5,5 łyżeczki. Potrzebny będzie nam do tego pieprz. I potem już w zależności od tego będziemy dodawać ewentualnie dodatki. Ale jeszcze bardzo ważna rzecz. Tutaj mam bulion. I to jest bulion, w którym gotował się boczek. Będzie nam potrzebne plus minus 3/4 litra. Tak plus minus 700-800 ml. Maszynka do mielenia mięsa i blender. I teraz, kochani, możecie to w takiej postaci zrobić i nie musicie dodawać żadnych dodatków, ale ja na przykład dodam sobie, podzielę sobie to na 3 części albo na 2 części, jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie z ilością. Dodam sobie majeranek, który ożywi ten smak i na przykład można dodać sobie cebulkę smażoną albo można sobie dodać pieczarki podsmażone do takiego pasztetu dla smaku. Można sobie dodać czosnek do cebuli również i będzie ten pasztet lepiej smakował. Dobrze, więc nie przedłużając, zaczniemy mielić mięso. Zmielona wątroba, zmielone mięso ugotowane. Zmielony boczek, wlewamy jajka. Wsypujemy sól. Dodamy pieprzu. To tak na oko. No i teraz dodamy ten bulion. Dodajemy wszystko. I teraz, kochani, wszystko zmiksujemy na taką bardzo drobną pastę. Teraz tak, moi drodzy, mam to już zmiksowane, zblendowane. Ale chciałabym właśnie podzielić to na dwie części i do jednego dodajemy, do jednego z pasztetów, do jednej części dodamy taką cebulkę, która była zarumieniona razem z czosnkiem. I tutaj również dodamy taką porządną, nawet łyżkę, trochę majeranku. A druga część pozostanie tak, jak jest według przepisu podanego w materiale. No i zabieramy się za pełnienie. Moi drodzy, te słoiki nie muszą być identyczne. One mogą być o różnej formie i kształcie, ale ważne jest, żeby wysokością były zbliżone do siebie. I w momencie, kiedy zapełniamy, to żeby było jakby została minimum centymetr przestrzeni. Porządnie zakręcimy i tak wypełnimy wszystkie nasze słoiczki. Tutaj mamy przygotowane słoiki, które znajdują się w tej chwili w garnku. Na dnie tego garnka jest bawełniana ściereczka. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie gotować na pełno, czyli nie na 100 stopni, Celsjusza, ale tak mniej więcej na 85-90 stopni, żeby to sobie bąbelkowało, żeby po prostu nie rozsadziło nam szkła. I pasteryzujemy około godziny. Po godzinie wyciągniemy nasze słoiczki i zostawimy do wystudzenia. No tak wygląda gotowy pasztecik. Tak wygląda efekt końcowy. Pasztecik jest super w smaku. Jeżeli ktoś nie lubi zbyt słonego przetworu, to może trochę mniej soli dodać. Jeżeli film Wam się podobał, możecie zostawić łapkę, zostawić subskrypcję. Na moim kanale znajdziecie więcej takich tradycyjnych polskich przepisów. Fajnie by było, gdybyście podzielili się ze znajomymi tym przepisem. Jest to bardzo prosty w przygotowaniu przepis, a koszt nie jest o wiele. To było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.